rozpoczęcie roku szkolnego z wyjątkowymi gośćmi. Nowe wyzwania już czekają. Gospodarzem powiatowych uroczystości było pierwsze liceum ogólnokształcące w Raciborzu. Dzień dobry, jest środa, pierwszy dzień września. Hanna Karasińska, zapraszam na Wiadomości Raciborskie. Tegoroczne wakacje właśnie się zakończyły. Ten czas był chwilą wytchnienia dla uczniów zmęczonych pandemią, nauką zdalną i stresem, który spowodowała. Dziś dyrektorzy wszystkich szkół w Polsce zainaugurowali początek nowego roku szkolnego. Właśnie od odśpiewania uroczystego hymnu rozpoczęły się szkolne apele inaugurujące nowy rok szkolny. Dla wielu to dobry czas na realizację wyznaczonych celów oraz podjęcie stawianych przed sobą wyzwań. A tych nie brakuje nowemu dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu Marcinowi Kunickiemu. Ogromne wyzwania, a szkoła sportowa, klasy pływackie, lekkoatletyczne, zapaśnicy są, klasy mundurowe. Naprawdę szkoła z ogromnym potencjałem i z ogromnymi wyzwaniami w stosunku do mnie, do trenerów i do kadry pedagogicznej, ale myślę, że podołamy temu wyzwaniu. Tak jak powiedziałem w przemówieniu, bogactwem człowieka jest uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo i takiego bogactwa wszystkim życzę. Przyjaznego podejścia do życia, do drugiego człowieka i wzajemnego szacunku. Lepszy napór oraz wyższa jakość szkolenia to główne cele, jakie na ten rok szkolny stawia nowy dyrektor, który szczególnie związany jest z pływaniem. Moim marzeniem jest, żeby ta szkoła wróciła na, jeśli chodzi szczególnie o pływanie, na właściwe miejsce w Polsce, bo zapaśnicy wykonują świetną robotę. Lekkoatleci Grzegorzewicz, Igrzyska Olimpijskie, Justyna Święty, mistrzyni olimpijska, absolwentka. Musimy zrobić wszystko, żeby zwiększyć nabór i jakość szkolenia. Jest to najstarsza szkoła w Polsce mistrzostwa sportowego. I musi być najlepsza. Takie jest moje marzenie. Podczas inauguracji w Szkole Mistrzostwa Sportowego pojawili się mistrzowie sportu, byli uczniowie placówki, lekkoatleta Patryk Grzegorzewicz oraz zapaśnik Tomasz Wawrzynkiewicz. No fajnie, że tak przywitali ten baner zresztą. No cieszę się, że tak zostało to zorganizowane. No na razie po powrocie odpoczywam, trochę tutaj zbieram siły i mam tak, można powiedzieć, krótkie wakacje. Do treningu wracam tak za jakieś dwa tygodnie, żeby przygotować się na kolejny sezon. No w kolejnym sezonie nie mamy z naszej kategorii akurat żadnych imprez międzynarodowych, no ale będziemy się przygotowywać do mistrzostw świata w Oregonie i mistrzostw Europy w Monachium. No i czas pokaże. No takie dalekosiężne, no to na pewno będą olimpiada w Paryżu. Nie można zawieść, można tak powiedzieć, no ale trenuję cały czas i zobaczymy, jak to będzie w kolejnym sezonie, czy tam za parę lat. Powrót do tej szkoły na pewno przynosi wielkie wspomnienia. W sumie 6 lat tutaj uczyłem się w tej szkole. No i bardzo mi miło, że szkoła dalej nie zapomina o swoich absolwentach i miło mi, że mogę zostać tutaj gościem na otwarciu. Obecnie w tym roku został jeszcze jeden start. Za 2 tygodnie są to Mistrzostwa Polski Seniorów. No i później już taki okres bardziej przygotowania fizycznego do następnego sezonu. No i na pewno przygotowania do Paryża powoli się zaczynają, więc to z najbliższych celi. W naszej dyscyplinie bardzo ciężko jest się nawet zakwalifikować na olimpiadę, ponieważ kwalifikuje się 16 osób z całego świata. Jest mało turniejów kwalifikacyjnych, więc na pewno dużym sukcesem będzie w moim wieku samo zakwalifikowanie się na olimpiadę. Więc na razie to jest jeden cel, a o samym medalu to można myśleć już po samej kwalifikacji, bo dużo było takich, którzy mówili już o medalach, a skończyło się na tym, że nie zrobili nawet kwalifikacji olimpijskiej. Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu może być więc dumna z osiągnięć swoich absolwentów, bo oprócz Grzegorzewicza oraz Wawrzynkiewicza absolwentką Raciborskiej Szkoły Sportowej jest także Justyna Święty-Ersetic, złota medalistka Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Dziś w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym dla niesłyszących i słabosłyszących w Raciborzu oficjalnie zakończono wakacje. Teraz na nauczycieli i młodzież czekają nowe wyzwania oraz sporo pracy.
Wśród uczniów uczęszczających do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego dla niesłyszących i słabosłyszących w Raciborzu nie brakuje osób pracowitych i ambitnych. Taka jest też dyrektor placówki Agata Tańska, która kolejny raz za cel na nowy rok szkolny stawia na rozwój nie tylko samego ośrodka, ale przede wszystkim swoich podopiecznych. W tym nowym roku szkolnym na pewno będziemy odpowiadać na wszystkie zadania związane z tym, co niesie nam oświata, czyli to, co mówi pan minister. Będziemy się starać rzeczywiście walczyć o to, żeby pokazać jak z najlepszej strony rodzinę i to nasze dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie. Będziemy się również starać, żeby pokazać, jak pracuje nasze wczesne wspomaganie rozwoju, bo wiemy, że jest to priorytet w tym roku, aby te wszystkie dzieci z niepełnosprawnościami wspierać. Jak to robić wzorowo, jak to robić najlepiej, będziemy pokazywać w tym roku. Ale na pewno najważniejszą rzeczą, z jaką rozpoczynamy ten rok szkolny, to na pewno jest to, że chcemy, żeby ten nasz nowy rok szkolny był w całości stacjonarną edukacją. Bardzo będziemy się starać, aby wyrównać wszystkie niepowodzenia, które pojawiły się w związku właśnie ze zdalną edukacją. Będziemy też chcieli wspierać młodzież, żeby to, co stało się w czasie edukacji zdalnej, co było dla nich bardzo trudne, mogło po prostu wrócić do codzienności i to są nasze priorytety. Na pewno najważniejszym miejscem jest jeszcze to, aby każde dziecko z niepełnosprawnością mogło bez trudu rozpocząć szkołę i żeby mogło tutaj zdobywać w naszym ośrodku jak najlepsze wyniki. Staramy się też zdobyć dobre pomoce dydaktyczne, bierzemy udział we wszystkich programach, jakie są ogłaszane. Myślę, że ten nowy rok szkolny ma bardzo dużo wyzwań, ale też mamy dużo nadziei i z radością spotykamy się z dziećmi. Ośrodek oferuje młodzieży spory zakres zdobywania wiedzy także na kierunkach zawodowych. Chętnych nie brakuje, zupełnie jak pomysłów na dalsze poszerzanie oferty. My staramy się co roku jakiś nowy kierunek otworzyć, dlatego że zawsze staramy się, żeby dzieci, które kończą szkołę podstawową, miały jak największy wachlarz wyboru zawodów, żeby ich też zaprosić do tego, żeby aktywnie uczestniczyli w rynku pracy, bo wiemy doskonale, jak trudno jest pracę znaleźć osobom z niepełnosprawnością i jeszcze taką pracę, która mimo niepełnosprawności pozwoli im odnieść sukces zawodowy. Bardzo się cieszę z tego naszego nowego kierunku administracji państwowej. To jest taka nowość w naszej placówce i mamy też chętnych na ten kierunek, co nas bardzo cieszy. Wiem, że to dla tych moich dzieciaków, które podjęły ten trud, to jest taki zawód, który mogą bez problemu w związku ze swoją niepełnosprawnością wykonać. Będziemy im kibicować, kiedy po ukończeniu tego kierunku znajdą pracę. Cieszę się również takimi kierunkami pomocowymi dla dzieci z niepełnosprawnością różną, czyli z niepełnosprawnością intelektualną na przykład, no bo z kolei też nie muszą koniecznie zostać w domu, ale mogą właśnie być pomocnikami w zawodach, które są ogłoszone przez Ministerstwo Edukacji. Cieszę się też z naszego hotelarza, bo właśnie na poziomie szkoły branżowej udało nam się go otworzyć i wydaje mi się, że to też jest bardzo dobry zawód, bo powiem szczerze, że mamy doświadczenie takie, że dzieci z niepełnosprawnościami rzetelnie wykonują swoją pracę. Trzeba ich tylko dobrze ukierunkować, żeby zdobyli zawód. Nie pozostaje więc nic innego, jak na ten nowy rok szkolny życzyć wytrwałości i pogody ducha. Ponad 4 tysiące uczniów rozpoczęło dziś rok szkolny we wszystkich placówkach powiatu raciborskiego. Po wakacyjnej przerwie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu odbyła się powiatowa inauguracja roku szkolnego. Znajdujące się na terenie powiatu raciborskiego szkoły ponadpodstawowe cieszą się ogromną popularnością i przyciągają w swoje mury także uczniów innych powiatów. Taka tendencja utrzymuje się od lat. Myślę, przede wszystkim sukces to sama młodzież, którą mamy. Mamy zdolną młodzież. No i myślę, mamy placówki z tradycjami i to zachęca do uczęszczania właśnie do tych szkół. Przyciągamy coraz większą rzeszę nie tylko młodzieży z powiatu, również spoza powiatu. Staramy się dostosować do jazdy, czy to naszym transportem, jakim jest PKS. No i stwarzać wszystkim możliwości rozwojowe i to zostaje dostrzegane i młodzież do nas chętnie przychodzi. Ponadto starostwo powiatowe systematycznie realizuje kolejne inwestycje. Nowoczesne pracownie pozwalają na jeszcze lepsze efekty
fakty w nauce, które także zostały docenione podczas inauguracji roku szkolnego. Tylko w tym roku, jak żeśmy wyliczyli, ponad 9 milionów w sumie dopłacamy do subwencji oświatowej. Celowo dzisiaj znajdujemy się w tym miejscu na sali gimnastycznej, bo u góry w tej pięknej auli w tym roku chcemy jeszcze przeprowadzić remont. Mam nadzieję, że w przyszłym roku zakończenie już będzie na nowo powstałej auli, którą jako powiat udało się pozyskać środki również na cel i remontujemy. Nie tylko ta, bo wiele innych tych zadań w naszym powiecie, w szkołach realizujemy. Ubiegły rok był wymagającym i trudnym czasem zarówno dla uczniów, nauczycieli, ale także rodziców. Dlatego w tym roku wyjątkowo często padały życzenia nauki stacjonarnej. Mam nadzieję, że młodzież będzie mogła tutaj jednak przychodzić do tych placówek, korzystać, uczyć się, nawiązywać przyjaźni, rozwijać się, żeby nie było lockdownów i żeby minister nie zamknął oczywiście tej stacjonarnej nauki. Tego przede wszystkim życzę, a w drugiej kolejności zdrowia, połamania pióra i wielu, wielu bardzo wysokich wyników. W nauce. Podczas powiatowej inauguracji roku szkolnego wręczono awanse zawodowe nauczycielom, a także doceniono zdobyte przez uczniów placówek powiatowych osiągnięcia. Uwaga! Pilnie potrzebna jest krew. Dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie. Więcej na www.gov.pl/NCK lub www.twojakrew.pl. Dzisiaj dyżur pełnią apteki pod Różami. Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu. Od poniedziałku do soboty od 7 do 22. I w niedzielę i święta od 8 do 22. Oraz Opawska 33, całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. W dzisiejszych wiadomościach raciborskich to już wszystko. Dziękuję za uwagę i życzę spokojnego wieczoru.